powers, curse you the truth with all equity. Hejo moje naleśniczki, z tej strony ja oczywiście, bo kogo byście się spodziewali? I tak, to już jest kolejny odcinek, tak można po tytule rozpoznać oczywiście, że to jest kolejny shopping. Tak, to jest chyba najczęściej nagrywany taki typu motyw, czy jakoś tak, no wiecie o co chodzi, nie? No dobra, nieważne. W tym odcinku pokażę wam dwa popy zakupione od Hotaku LPS Official. Może kojarzycie tą usługę, bo już kilka razy u niej kupowałam. Także no, tutaj będziecie mieli screena jej Instagrama. I serdecznie zapraszam do tej usługi. I no, pokażę wam na szybko zdjęcie tej paczki. I no dobra, więc nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dobra, jakoś otworzę. No trochę ciężko się otwiera, no ale jakoś otworzyłam. Okej, więc zaraz wyciągnę zawartość i widzę tutaj coś niebieskiego. Wyciągam zawartość. What the fuck? Hotaku, czy ty się dobrze czujesz? Czy ja właśnie dostałam gratisy? Nie, już więcej nic nie ma. Dostałam gratisowe pet shopy. O mój Bosiu! I tak, to są dwa popy, które zakupiłam u niej, czyli Jamnik i Dog Niemiecki. I dosyć spora ta folika. No i z jakimś siedzonkiem. I wyciągam zawartość. Okej, więc najpierw wam pokażę gratisowe pet shopy. Okej, więc na początek jest taki przeuroczy kotek, no po prostu on jest przesłodki, no po prostu cieniutko wygląda ten kotełek, który tak właśnie wygląda, posiada czerwony magnesik i tak właśnie wygląda kotek. Teraz wam pokażę przeuroczego króliczka, który tak właśnie wygląda. I mi się wydaje, że on jest ze serii walentynkowej. Mogę się mylić oczywiście, ale ma wszędzie serduszka. To jest na pewno ze serii walentynkowej. I naprawdę przesłodziutki jest ten króliczek. Bardzo mi się podoba kształt tych króliczków. To jest mój ulubiony kształt z takich typu króliczków, zajączków i tym podobne. Posiada ciereczkę. I tak właśnie wygląda króliczek. I ostatnią figurką jest, gratisowym oczywiście, jest piesek pasterski, który tak właśnie wygląda. To jest mój drugi kształt tego piesełka. Tak właśnie wygląda. Posiada dzióreczkę. I tak właśnie wygląda piesek pasterski. A teraz wam pokażę pet shopy, które zakupiłam. Na początku wam pokażę przepięknego doga niemieckiego. To jest mój drugi oryginalny dog niemiecki. No po prostu bardzo się cieszę, że go mam. I naprawdę bardzo ładnie wygląda, no według mnie oczywiście. No przepiękny jest ten dog niemiecki. Posiada dzióreczkę i tak właśnie wygląda dog. Jest oryginalny, o Boziu. I ostatniego pet shopa, którego wam pokażę, to jest Jamniorek. I to był ostatni wyprodukowany Jamnik. Wiem, nikt nie pytał, także no. Przepiękny jest ten Jamniorek. To jest mój drugi oryginalny Jamnik. No po prostu przepiękny jest.
O Boziu, ta kolorystyka, no przepiękny jest ten jamniorek. Posiada dzioreczkę i tak właśnie wygląda jamniorek. Okidoki, to by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie zrobić, nie? No dokładnie, tutaj będzie na dole podpowiedź. I no, i też zapraszam Was na moje social media, gdzie linki będą w opisie. No dobra, więc ja się z Wami żegnam i pa pa!